To jest Box jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Powiedz mi, jesteś taki mocno nastawiony do tej walki, mam wrażenie, że bardziej osobiście niż zwykle, bo to walka z Polakiem, ważna dla ciebie chyba. Jak się czujesz przed tą walką? Takie walki są ważne zarówno dla mnie, jak i dla kibiców. One elektryzują te pojedynki. No myślę, że tylko zwycięstwo tutaj pozostaje. Jednak muszę rozpędzić tą swoją karierę z powrotem, a to jest właśnie ten moment, w którym mogę to zrobić. Ty jesteś zawodnikiem, który jakoś przygotowuje specjalny plan na walkę, czy to jest bardziej wchodzisz i będziesz robił swoje? Raczej wchodzę i biję swoje. No, plan na walkę i taktykę całą obejra trener, także to on mi cały czas to kładzie do głowy, ja wtedy po prostu to realizuję. A fizycznie jak się czujesz w tej chwili? Fizycznie, no w tej chwili to jeszcze nie do końca dobrze, muszę coś zjeść, muszę się napić, ale wiesz, no, dopiero po ważeniu czy oficjalnym będzie wtedy wszystko git. Dużo kibiców przyjeżdża z Warszawy do ciebie? Oczywiście, pewnie. Moja gęba jest troszeczkę rozpoznawalna, także już powoli kibice przyjeżdżają. A cieszy się w sumie, bo tak, walka przeniesiona, tak? No. Z jednej strony trochę dłuższe te przygotowania, ale miałeś raz więcej czasu, a dwa teraz jesteś main eventem. Dla ciebie chyba się ułożyło całkiem nieźle. No właśnie, dla mnie to się ułożyło wszystko cudownie. Teraz pozostaje tylko postawić tą wisienkę na torcie i wygrać ten pojedynek. No dobra, to czego mogą się spodziewać kibice, jakby zachęcił ludzi do oglądania jutro? Dużo krwi będzie na pewno. Na pewno będzie dużo krwi, której ja po prostu Robertowi będę upuszczał. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco.